W ramach tego kursu pokażę Ci, jak optymalizować tworzenie obrazów Dockera, jak wykorzystywać dodatkowe narzędzia, jak na przykład HadoLint, aby móc zbudować jak najlepszy obraz oraz pokażę Ci, jak pracować z kontenerami. Pokażę Ci, w jaki sposób mieć dostęp do danych tego kontenera za pomocą procesu oraz wyjaśnię narzędzie komando. Głównym elementem tego kursu jest narzędzie Docker Compose, które pozwoli nam za pomocą specyficznego pliku konfiguracyjnego z rozszerzeniem YAM uruchamiać i zarządzać aplikacjami multikontenerowymi. Czyli najprościej ujmując, pokażę Ci narzędzie, które ułatwi, przyspieszy i tak naprawdę zwiększy przyjemność z kontenerami Docker. Zostaje mi jedynie życzyć Ci powodzenia i jeszcze raz dziękuję Ci za wybór mojego kursu. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić. Do usłyszenia na pierwszej lekcji. Cześć.